Jesteśmy w Lubaniu. Mamy dzisiaj dzień 13 stycznia 2021 rok. Przy ulicy Robotniczej nad Kwisą, w mieszkaniu pana Ireneusza Majerewicza, któremu AMK założyła odwrotnie wodomierz. I zażądali jeszcze od pana Marejewicza, żeby na własny koszt ten wodomierz wymienił. Zużycie wody za 9 miesięcy wyszło 99 ton. Prawie 100 ton to wychodzi 12 tysięcy litrów miesięcznie. No i pan Majerewicz zorientował się, że po prostu odwrotnie założony, pisma powysyłał do AMK. I kazali mu, wyszła niedopłata 1400 zł. I pan Majerewicz, jak uczciwy człowiek, z ciężkim sercem zapłacił 1000 zł tej niedopłaty. No i AMK się zorientowało, że coś nie tak, bo doszło, że taka duża niedopłata i 400 zł łaskawie umorzono. 404 zł pan Ireneusz podpowiada. I pisma, część pism zostało wystosowanych i AMK coś zaczęło się odzywać, że coś nie tak jest. Już jakaś komisja była i zastanawiała się, co to zrobić. Pan Majerewicz będzie występował o zwrot nienależnie pobranej kwoty około 1000 zł i zobaczymy, jak sytuacja się rozwinie. Muszę zobaczyć, tam nie ma, czy jest, nie. Dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy, tak? 99 ton, czyli prawie 100 ton wody, można powiedzieć, w ciągu 11 miesięcy. Tak. To jest, nawet nie 11. To jest zużycie miesięczne. Nie 11, to jest od lutego. No. 20 lutego, rozumiesz, do tego, do listopada. No to w ciągu 9 miesięcy, to jeszcze lepiej, to wychodzi, średnio to by wychodziło 12 ton wody miesięcznie dla osoby, która samotnie gospodaruje w mieszkaniu. Już? Tak. Lubań dnia 11.02.2020. Zwróciłem się o wykonanie instalacji wodnej pod założenie licznika wody zimnej. Moje mieszkanie jest nadal własnością AMK. Na to podanie do tej pory nie uzyskałem odpowiedzi. Drugie, Lubań dnia 17.12.2020. Do kierownictwa AMK. Podanie, zwracam się o wymianę licznika wody zimnej. Licznik,
który został założony w dniu 20.02.2020, obecnie nie działa. Nie działał, no, znaczy działał niecały rok. W dniu... Dobra, to nie. Tak jak ty mówiłeś, nie? Lubań, dnia 24.11.2020 do administracji AMK, AMK komunalne, nie? Zwracam się z prośbą o umorzenie części długu za zimną wodę. Dalej nie potrzeba, nie? I tu teraz jest, na to pismo nie dostałem żadnej odpowiedzi. A minęło parę miesięcy, prawda? No to było 11.20, tak? Nie, dostałem odpowiedź, czekajcie. Lubań, dnia 11 grudzień 2020. W odpowiedzi na pismo z dnia 24.11.2020 AMK informuje, iż kwota 404,85 zł z tytułu rozliczenia wody oraz odbiór ścieków 2019 została umorzona wraz z odsetkami. No i te 1000 zł pan będzie się domagał zwrot, tak? Tak. Można. Jestem osobą niepełnosprawną. Sporo czasu i sporo tego przebywam po szpitalach, po tego na rehabilitacjach. I to jest niemożliwe, żebym ja miał takie zużycie wody, sam jeden. To jest niemożliwością. To jest fizycznie niemożliwe w moim gospodarstwie domowym. Panie Ireneuszu, pan przez ostatnie lata miał nadpłaty po 200 zł? Tak, miałem cały czas nadpłaty. Dopiero teraz ostatni rok wyszła taka niedopłata. Być może to. 1404,85 groszy, tak? Dobrze być mówię? Może przez te lata ta nadpłata policzyli, skumulowała się nadpłata i wliczyli panu jako niedopłatę, bo to inaczej tego nie można wytłumaczyć. No inaczej tego nie można zrozumieć. I pan jest prawdopodobnie jednym z niewielu ludzi na świecie, któremu podłączono fachowiec. Fachowiec podłączył licznik odwrotnie. Firma z Bolesławca. No i mi się wydaje, pan wywalczy te po prostu zwrot pieniędzy, które pan płacił. No na pewno płacił. Będę chciał to co nadpłaciłem, bo na pewno nie było tyle. Odwrot tego. No i w dobrym tonie chyba pan będzie oczekiwał na piśmie po przeprosin, prawda? No na pewno.